tak upalne dni, z jakim mamy do czynienia ostatnio, zimna woda jest jak zbawienie. Mieszkańcy Podzamcza na myśl o zimnej wodzie nie są jednak zadowoleni, ponieważ przez najbliższe 2 tygodnie z ich kranów żadna inna nie popłynie. W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowe sieci ciepłowniczej Wobrzyskiego PEC-u. Ciepła woda na Podzamcze doprowadzana jest wyłącznie jednym szerokim wodociągiem, dlatego na czas remontu całe osiedle odcięte jest od jej dostaw. Termin realizacji jest 2 tygodnie, także tutaj musimy się mocno sprężyć, żeby go dotrzymać. Postaramy się dotrzymać, się tak będzie. Jest to planowana robota, jest to jedyne przejście, jedyny kierunek zasilania osiedla Podzamcze i to jest jedyne przejście przez drogę dwupasmową. Uzyskaliśmy warunki takie, że nie możemy otwierać drogi, tylko musimy robić przeciskiem. Jest to taka dość skomplikowana technologia, ale tak to będziemy robić. Szkoda, że w czasie budowy infrastruktury nikt nie pomyślał o alternatywnych drogach dostarczania ciepła na osiedle, ale poprawne wykonanie prac ma zagwarantować sprawne działanie rurociągu przez wiele kolejnych lat. Dlatego mieszkańcy muszą jakoś te 2 tygodnie wytrzymać. Trzymamy kciuki, aby remont nie trwał dłużej niż zapowiadane 2 tygodnie.